Wiewiórki bobry. Dzień dobry. Jak widzicie, mordo zarośnięta. Telefon brudny. Ja strolony. No nie jest dobrze, ale to jest urlop. To jest urlop, także nie przywiązuję wagi do pewnych rzeczy. Przywiązuję wagę do tego, żeby być jak najczęściej na polu. W tej chwili odnoszę tego skutki. Prawa ręka jest wywichnięta w barku. Ledwo macham wykrywaczem. Dzisiaj przejdę na lewą. Także jeszcze jakiś czas wytrzymam. Urlopu zostało mi raptem dni 5, to jeszcze na pewno będą 2 albo 3 kopania. Teraz ruszam na Lamanis, dzisiaj jadę sam, Mateusz jeszcze pracuje. Z Marcinem nie skontaktowałem się, Igor w pracy. Także no, ten co ma urlop to ma fajnie, nie? Ja sobie jadę na Lamanis pokopać. Cały czas liczę na Sryberko, po cichu liczę na Hammer. Chociaż jeden Hammer na tym urlopie i taki bym miał rower. No ale co będzie, to będzie. Oglądajcie, hej. No pierwszy fant dzisiejszego wypadziku. Zaczynamy od ołowianej plomby. Tutaj wyraźnie widać miejsca, gdzie przewlekało się sznurki. Nie wiem. Napisów na niej żadnych nie widzę. Także może być czysta plomba, ale jest. A tam daleko przede mną, nie wiem czy Vito, ojej, ale mi się łapy trzęsą, czy wy to widzieć będziecie, chodzą tak jakieś 2 duże białe ptaki. Będę starał się do nich podejść i zobaczyć, co to za ptaki szbociany, co mi się nie wydaje, czy czaple siwe. Ale jak się uda zbliżyć, to je spróbuję nagrać. Opowiem wam, zmniejszyłem dystans. Ja przy moim wzroku to nie widzę, co to, bo teraz w telefonie to się upewniam. Ale po charakterystycznym takim chodzie i ruchach ogonka łabędzie. 2 łabędzie na spacerze. Aj, dziś chyba pole zechciało mi złoić tyłek. Na razie był pocisk. 7,62 chyba kaliber. Był denar świętego Huberta. Taki stary, teraz kalesoniak. A jeszcze żadnego konkretnego fanta. No za to widownia. Czekajcie, pokażę wam widownię. Widownia spora. Wzbudziłem duże zainteresowanie. No, kibice tutaj się stresują. Ale ja zapewniam, że to nie jest sprzęt do jedzenia steków. Bo teraz to mi wyszedł sprzęt raczej taki do pożywania rosołu. Patrzcie, jaki konkret. Szkoda, że nie srebrne, bo by była masakra. Próby są, ale to definitywnie koło srebra nawet nie leżało. Patrzcie, jaka błycha, ja pierdzielę. Cała, ja ją umyję i będę rosół wtrążalał, słowo daję. Mosiąc chyba. Gruby fant. I co? Żeście się śmiały. Śmiałyście się, nie ma monet, nic nie znajdziesz, baranie, o. A to proszę, jest okrągłe. Jest okrągłe, nie wiem czy będzie czytelne. A może coś tam się pojawi. Zobaczymy, bo to raczej ciężko tutaj wyczyścić. Ale jest jakiś półpęsik, tylko nie wiem czy i Wiktorka, George, Edward. Zobaczymy w domu, czy on coś będzie miał na sobie. Bo to pytanie zasadnicze. A my szukamy srebra. Dalej srebra. Dalej srebra i złota. No dopiero będziecie miały minę, jak złoto znajdę, nie? Głupio wam będzie. Teraz się nabijacie. Pięknie mi wyszło słoneczko. O, jak cieplutko się zrobiło. Zaraz muszę kurtkę zdjąć. No i wyszło mi coś takiego równocześnie. Powiem wam. Bardzo dziwna rzecz. Nie wiem, wygląda jak element jakiejś maszyny, ale splaszczony. Albo pomel od noża, ale taki... Nie wiem. Tutaj jest jakaś dziurka jakby od jakiegoś bolczyka, żeby to się nie zsuwało. Z drugiej strony też. No powiem wam, głupi jestem. Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie są to równe kółka, bo tak bym myślał, że jakaś zębatka. Ale jest na nich nacięcie.
dziwadło. Dziwadło, aż to tutaj dłuższą chwilę czyściłem, żeby to obejrzeć. No bo takie niespotykane, dziwne. Tym razem fan z rodzaju tych niebezpiecznych. Pocisk niezbity, 9 mm, pełen. Także od razu wędruje do rowu z wodą. Lub i nim. No komuś się chyba magazynek wysypał, bo następny podzieli los pierwszego, rów. Hec, nie doleciał, wrzucę go za chwilę. Gorąco, to pole złoiło mi tyłek, nie wyszło nic ciekawego. Tutaj za rowem mam, nie wiem, rów pewnie widzicie. Za nim jest drugie pole, ale na nie wyjdę jutro. Jutro pochodzę po tym polu. I teraz niekorzystnie pod światło i po tej stronie rowu, po drugiej stronie drogi, po tym polu, to jest plan na jutro. A dzisiaj odsapnę i wchodzę jeszcze na to pole. Mam 2 godzinki, pobiegam. Może jednak się szczęście obróci. Ale się ciepło zrobiło, mówię wam, gorąco mi, spociłem się. Teraz siadam, dycham. Dycham, odpoczywam, potem się rozbiorę, wyjdę sam bez rękawniku, bo jest nieporozumienie, taka pogoda się zrobiła. Aj, zobaczymy, zobaczymy. Na tym polu kiedyś wyszedł Jan bez ziemi. A na tym nie pamiętam, czy kiedykolwiek cokolwiek wyszło. Także to było takie na pierwszego strzała, a tutaj zobaczymy, spróbujemy się poprawić. Mam nadzieję, że będzie co oglądać. Hej. No powiem wam, fant nie fant. Ale czyżby nasi z Polesia tu byli? Powoli się zniechęcam. Gdybym ja nie znał tych pól, nie wiedział, jaki one mają potencjał, no to po prostu bym zwariował. Dzisiaj też tak opornie to idzie, nie wiem, czy z tego będzie jakiś odcinek. No ale w tej chwili wyskoczył mi drugi już podczas tego urlopu konik, tym razem bez jeźdźca. Ale fajne, koniki ołowiane zawsze cieszą. Żołnierzyki ołowiane. Śliczne. Śliczne, a ja to taki zniechęcony się robię naprawdę. Jakbym nie wyciągał tutaj cudów na tych polach, bo i złoto szło, i normany, i dziesiątki hamerów, naprawdę ich wyszło bardzo dużo. No to powiedziałbym, że mnie UFO porwało, uprowadziło i przeniosło do innego wymiaru, że to nie są moje pola. Ale cóż, jeszcze trzeba w nie trochę potów pompować, może coś dadzą. Patrzcie, ciężko się nagrywa jak diabli, równocześnie próbując coś, ale ja mam nadzieję, że to jest sygnał, na który czekałem cały dzień. Widzicie tutaj? Także bądź ty hamerkiem. Już pewnie widzicie, jeszcze nie. Co to, hamerek? Nie. Nie, nie hamerek. 3 pensy. Jak? Moment. Jejku, czekajcie, ja to wyłączę, bo to jest coś dziwnego. Nie, no zwariowałem. Zobaczcie, ja mam kawałek jakiejś bransoletki albo czegoś z monet. 2-3 pensówki, młoda Wiktorka, ale motyw. Jest grubo. Nie wiem co to. Jakby była bransoletka, to one by miały dziurki jeszcze z drugiej strony, a nie mają. Nie wiem co artysta miał na myśli. Ale jest super, wreszcie srebro i to od razu double. No pięknie. Dobra. A ja powoli do samochodu, bo już po Sary trzeba brykać, a samochód na drugim końcu pola. Tam hen, dalek, widzicie iśkę? Tam stoi. Tu panę do samochodu i tutaj z samej powierzchni. Chyba współczesny, tak, zdecydowanie współczesny pęsik. 4. moneta na wyjeździe, z czego 2 są godne wzmiankowania.
Tak, to Elizabetka, tutaj cień twarzy widać. Elizabet II, współczesny pensjak może. Nie wiem, musiałbym popatrzeć za rokiem, ale szczerze mówiąc, to mi się nie chce. Ja już przy samochodzie, zaraz jadę po Sarę. Dziękuję wam za uwagę. Jak widzicie, teraz się ukazuje tych filmów troszeczkę, no ale to prawa urlopu takie, co drugi dzień kopię, codziennie kopię, a różnie to bywa. Jak wyjdzie fantów na film, to robię go, żeby nie leżało w szufladzie, bo potem zgubię albo zepsuję, wiecie jak jest. To okazja była przekonać się przy tym, jak klamrę wykopałem, jaki ze mnie filmowiec. Natomiast no, to są ostatnie podrygi urlopu, bo już w sobotę do pracy. W tej chwili kończę dzisiejszy wypad na Romanis. Jutro chyba powtórzę, bo jutro ma być ładna pogoda jeszcze. Jeżeli ramię mi wytrzyma, to przyjadę jeszcze raz zrobić te dwa pola. Zobaczymy, czy będzie materiał na film, czy nie będzie. Z dzisiejszego to chyba filmik wyjdzie, także zobaczycie go już teraz, nie? Natomiast no, dzień jutrzejszy może się uda. Dziękuję wam za uwagę. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci, no i niech moc was nie opuszcza. Hej, hej, pa, pa.